serdecznie. Ja dzwonię z ogłoszenia obok Nody, na Onyx. Pan jest kolekcjonerem? Nie kolekcjonerem. Aha. A to co pan wie o tych banknotach takiego? Bo ja się znam troszeczkę, prawda? Interesuję się tym. Skupuję od 5 lat takie rzeczy. Znaczy, ja się zacząłem tym interesować i dowiedziałem się. Zobaczyłem, że mam takie niby rzadkie, nierzadkie. Wystawiłem zobaczyć, jaka będzie reakcja ludzi na to. Bo sam nie jestem do końca pewien. I no parę osób na to zarykło, pan dzwoni, to coś jednak znaczy. A co znaczy, to nie wiem. Co znaczy? Że, o co chodzi? Że co znaczy, bo co? To znaczy, no można tak powiedzieć. Dobra, powiem panu tak. Ja się znam, obracam się w temacie, no trochę czasu, nie? Napisał pan, mam dwa banknoty, 50 i 200. Są to dosyć rzadkie okazy, a chcę ich się pozbyć. Chce pan się pozbyć, bo są rzadkie. Ja panu powiem tak, rzadkie to jest kurwa gówno z dupy, a to są zwykłe pieniądze. To są zwykłe pieniądze. Zwykłe pieniądze, a nic to nie znaczy, że mają kod na początku AA? No powiem panu szczerze, pieniądze to jest rzecz, którą się płaci. Jeśli to jest polski pieniądz, nie jest to nawet, żeby to jeszcze było 2 złote z dziurką, ale to jest AA. To każdy ma w piście, że to jest AA. Pieniądze są do wydawania. To nie jest jakiś pieniądz zrobiony szlacheckim materiałem. Tym, no można normalnie pójść do kiosku, zapłacić za paczkę Newa czerwonych, spalić na przystanku, pójść do pracy. To nie jest nic nadzwyczajnego, naprawdę. Serio. Jeśli chce pan uniknąć jakiś, wie pan, świrów, pojemów, to niech pan lepiej da spokój, bo to rzadkie to mówię, jest. Tak, to napisałem chwyt reklamowy, no ale dobra. A na Allegro też patrzyłem. Nie tylko ja tak wystawiłem. No, ale to... Ale widział pan, żeby ktoś to kupił w ogóle? Mój kolega wystawił 10 zł na Allegro z rzadkim, niby rzadkim kodem AA i poszło mu za 20 zł. 10 złotych przebitki, wystawił dychę, sprzedał na 20. Aha. I rzadkie banknoty, tak? Na Allegro. Znaczy, banknot AA. No kurde. No nie wiem, czy ma coś te AA. No naprawdę, powiem panu, że zbieram monety z dziurką, z logiem papieża Jana Pawła II. Te 2 złotówki takie kiedyś było, pan pamięta? No. Na poczcie tak, to tak. Można było kupić. Mhm. No. Ale to AA to bardziej anonimowi alkoholicy, tylko to mi mówi. No naprawdę, proszę pana, no. Kupa, no ja kurwa, śmiechu. Na tym się nie znam, ale cieszę się, że pan zadzwonił, bo mnie pan trochę wyjaśnił to. No dobra, to bez lipy. Dobra, powodzenia w każdym bądź razie. Może ktoś kupi, może ktoś jest popierdolony i kupi, no nie wiem. Może. Dobra, dzięki.